Dzisiaj będzie współpraca, proszę Państwa. Dzisiaj będzie współpraca, tak jak powiedziałem, z Ewą z Rajskich Roślin. Jeśli chodzi o link do jej kanału, oczywiście w opisie. Zajrzyjcie, no bo tam tak naprawdę jest pierwsza część tego całego przedsięwzięcia, czyli pakowanie roślin przed wysyłką do mnie i ja zajmę się tym, co, czym widzicie, no w sumie z tyłu, czyli in vitro. In vitro, a mianowicie będziemy dzisiaj robić parę roślin, to znaczy z mojej perspektywy to już skończyłem, z waszej perspektywy to są parę minut, ale to były 2 dni roboty, bo najpierw musiałem jakby pociąć, wrzucić do mycia te rośliny i lekko leczenia, ale to będę wszystko mówił na filmie, a następnie musiałem wrzucić to w in vitro i właśnie to skończyłem robić. Wygląda to obiecująco, więc zapraszam na film. No i tyle w sumie, nie przedłużając. Dobra, to rozpakowujemy paczki od Ewy. Jak widzicie, zrobiłem nacięcia, ale jeszcze nic nie, jakby nie rozpakowywałem, jeśli chodzi o roślinki. Będziemy rozpakowywać to razem. Pewnie widzieliście to na filmiku, jak to pakowała. Ja jeszcze nie widziałem, więc jest to pewien rodzaj dla mnie nowość. To znaczy nowość. Nie widziałem jeszcze wszystkich roślinek, jakie są wysłane, więc no zobaczmy. Włączmy oświetlenie, żeby było łatwiej. Rośliny pakowane są w sumie mega profesjonalnie. Tego co na pierwszy rzut oka, oczywiście. Jeszcze trudno powiedzieć. Okej, dobra. Mam paszport roślin Monstera Stagnanta. Ładnie, ładnie. Pełno jest oczek. Pąków jest od cholery. Dobrze, to bardzo dobrze. Szokiem było, że Ewa tak naprawdę jest w stanie robić paszporty. Fajnie. Teraz do zbliżenia do kamerki. Okej, jak się to prezentuje? Dobra. Mam jedną roślinkę, tak myślę, jak ja będę to robił, to prawdopodobnie będę to czynił w ten sposób, że utnę wszystkie oczka z wyjątkiem ostatniego, gdzie ostatnie oczko będzie jakby służyło do odbicia. Generalnie bardziej mi zależało na syngoniach i właśnie mamy syngonium White Butterfly. Okej, dobra. Tak to wygląda. Roślinka jest jak najbardziej w ładnym stanie. Mamy tutaj 1-2 oczka tak naprawdę. No tutaj będzie ciężko tak naprawdę, bo tu utniemy jeden raz i zostawimy takiego ogryzka. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy odbije. Znaczy odbije, ale no, do kolejnego cięcia raczej nie będzie za szybko. O Boże, a to co to jest? To jest pewnie mojito. Ogólnie z mojito jest taka sytuacja, że z czego co wiem, teraz upadające firmy w Holandii sprzedawały naprawdę ogromne egzemplarze, rozbujane za 100 zł nawet, więc... Znaczy no dobra, przesadziłem za 100 zł, no za 100 parę złotych, ale to była ogromna roślina. A nie, to nie będzie mojito. Czy to będzie mojito? Nie, mojito, ale... Ale dlaczego? Znaczy pierwszy raz widzę, żeby mojito miało takie plamy czerwone. To znaczy to jest mojito i to jeszcze tak szczerze słabo wybarwione. Znaczy ten liść jest ok, a reszta to jest tak wybarwiona, że tak bym powiedział o tyle, o ile. Aczkolwiek nie, tak dokładnie, to są dwie rośliny. To nie jest mojito już w końcu, nie? Syngonium Red Spot. Ty, ale to do mojego Red Spota to zupełnie inaczej wybarwiony jest ten Red Spot. I to będę musiał go wprowadzić i zaznaczyć, że to jest inny, bo ja mam co prawda respota. Tutaj gdzieś widzicie w tej chwili przebitkę na mojego respota i to są zupełnie inne kolory. No widzicie, jednak co jakby odmiana, znaczy odmiana to jest ta sama, ale to roślina to jednak zupełnie inna historia. No proszę. Zawsze coś nowego. Tym bardziej, że w in vitro to strasznie widać. Jak niektóre rośliny idą w wariegację in vitro, a niektóre zielenieją. I to ja mówię o konkretnym gatunku, a nie o różnych gatunkach, w sensie, że dajmy na to panda wróci do, będzie miała regresję, a powiedzmy red spot będzie miał dalej wariegację. To znaczy wariegację, no ten ichniejszy żółty, czerwony kolor, nie?
Dobra, to mamy tutaj Pink Yellow. Dobra, tak to wygląda Pink Yellow. Ładnie. Okej. Same Syngonia, czyli tak jak prosiłem, plus jedną monsterkę. Pasuje, pasuje. Bardzo ładnie. Będę się świetnie bawić. Okej, dobra. Ostatnia. Ślinka i Syngonium Valendi. Yep, to mi się udało wprowadzić. Też. Jednakowoż mam tylko jedną szczepkę i szczerze wyszło zakażenie. Aczkolwiek jak podzieliłem tą roślinę, w sensie już była gotowa do cięcia w in vitro, no to pocięłem, wyszło na jednym eksplantacie zakażenie, na razie jeszcze nie, więc zakładam, że no albo gdzieś się rąbnęłem, coś nie tak dotknęłem, albo jest zakażona, ale jeszcze na tamtych nie wyszło, więc dobrze, że mam jeszcze te, więc będziemy na tym działać. Tak naprawdę ze wszystkich tych roślin mam tylko to. W jednym egzemplarzu mojito mi całe niestety było zakażone, więc odpadło, no i i red spota mam, więc tylko te dwie roślinki tak naprawdę są, a reszta jest nową. Znaczy robiłem, ale nie wychodziło niestety. Tak naprawdę już większość common syngoni przerobiłem. Jeśli chodzi o monsterkę, to dopracowałem tak naprawdę procedurę, bo monsterka z jakiegoś powodu mi butwieje od razu praktycznie i nie, że zakażona, on po prostu umiera po sterylizacji, aczkolwiek doprowadziłem taką pewną procedurę, co tak niestety komercyjnie, tak normalnie w otwartym świecie nie powiem, na czym ona polega. Jednakowoż udaje się ją w miarę tak naprawdę rośliny z gatunku monster utrzymywać w pożywce. No dobra, sprzątamy i jedziemy ścięciem. Dobra, słuchajcie, nagrywam to po raz któryś, już pociąłem jeden eksplantat i wyłączyła mi się jedna kamera, chyba dysku zabrakło i tak dalej. Więc w skrócie jeszcze raz, tutaj mam płyn do podczyszczania, generalnie to jest Ludwig, woda oczywiście jako płyn myjący i do tego jeszcze substancje, które ewentualnie mogą zabić patogena, czyli fungicydy możecie dawać oczywiście w trochę wyższym stężeniu niż zaleca producent, bo to i tak będzie się taplać maksymalnie do 12 godzin. W 24, tak naprawdę trochę mniej. No jakieś rzeczy, które mogą spowodować obniżenie inwazji patogenów, czy też ewentualnie nawet wspomożenie rośliny w jakby walce z tymi patogenami. No czyli na przykład sole miedzi. No ten konkretny skład tego produktu jest, no że tak powiem, moją tajemnicą handlową, więc no wam tego nie powiem, może kiedyś, jak już coś wymyślę lepszego. Ale do meritum. Tutaj pociąłem Valendi, jak to się nazywa, za każdym razem czytać nie potrafię. Valendandi, Syngonium Valendandi. Dobra, tak czy siak, to podpisujemy. Zależy nam w skrócie na takich oczkach, co zaraz będę pokazywał. Każda roślina ma oczko. Posiada jakby merystemy, czyli tkankę twórczą, z której będą wyrastały nowe rośliny i ona znajduje się właśnie w jakby pędzie bocznym. I właśnie w in vitro wykorzystujemy fakt, że roślina wytwarza bardzo dużo tkanki twórczej, to znaczy oczywiście popędzona różnymi hormonami. I co robi? No, dzięki czemu bardzo dużo pędów możemy uzyskać w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu. Na skutek czego możemy bardzo łatwo namnożyć rośliny, nawet zawierające wariegacje tak naprawdę, bo przez kalus niestety przez kalus jakbyście regenerowali roślinę, to istnieje ryzyko, że ona wróci do swojej będzie miała regresję. A dlaczego? Nikt tego nie wie tak naprawdę. Możliwe, że wariegacja zależy od metylacji, możliwe, że w ogóle nie zależy od metylacji. Tak naprawdę nie znalazłem żadnej publikacji jeszcze, która by naukowo do tego podchodziła. To znaczy próbowali oczywiście, aczkolwiek no, nie znaleźli jakby rozwiązania, dlaczego rośliny mają wariegację niektóre, a dlaczego niektóre rośliny tej wariegacji nie mają i dlaczego po przepasażowaniu rośliny przez kalus jest bardzo duży procent roślin niestety takiej wariegacji również nie posiada. No, ciężko powiedzieć. Dobra, no ale teraz już widzicie na dzień dobry, znowu mamy tą roślinę. Mamy tutaj White Butterfly. No i teraz tak, pozbywamy się liści. Po prostu musicie być jednocześnie delikatni i brutalni, bo
Jak zrobicie to zbyt delikatnie, to urwiecie tak naprawdę tą łodyżkę, a jak pociągniecie jedno pociągnięcie, zrobicie jedno mocne, ale jednocześnie no, też z wyważeniem, to odsłoni się właśnie nasz merystem boży, dzięki czemu będziecie w stanie no, prawidłowo go wysterylizować, bo zauważcie, że jak tak roślina jest skonstruowana, nie? No to jeśli utniecie tak, no to tutaj jest przestrzeń i nie ma, no praktycznie nie ma siły, żeby na 100% płyn sterylizujący, o który będziemy robić jutro tak naprawdę, no wszędzie to obmywał i to cały czas obmywał, jednocześnie myjąc i na dodatek sterylizując te jakby ślepe powierzchnie. I każda taka ślepa powierzchnia, no to jest dodatkowa szansa, że dojdzie do zakażenia, nie? Więc no raczej średnio. No i teraz tak, ja zawsze tnę pęd wierzchołkowy w taki sposób, że otwieram panewkę liściową, później to jeszcze przycinam generalnie panewkę liściową. Otwieram liść tak naprawdę, ten zawiniątek liścia. Później po sterylizacji jeszcze dodatkowo przycinam, dzięki czemu nawet jeśli tutaj doszło do zakażenia, to w dalszym ciągu środek powinien być czysty. Jeszcze dodatkowo mogą być pytania, ile ucinać, to znaczy jak długie eksplantaty zostawiać. No nie ma na to jednego rozwiązania, jeśli chodzi o syngonia, to ja właściwie robię takie eksplantaty. Musicie wziąć pod uwagę, że im dłuższa sterylizacja, tym większe, tym bardziej końcówki będą zjedzone. No generalnie przy mojej sterylizacji końcówka będzie zjedzona gdzieś dotąd. Ciężko to powiedzieć, no trzeba wyregulować, byle merystem przeżył. No im też więcej jakby tej końcówki zostanie niezjedzonej i, że tak powiem, czynnej biologicznie, tym więcej roślina jeszcze z niej wyciągnie do wypędzenia, jakby do wykorzystania pójścia w ten pęd, więc no to też lepiej. Tym bardziej, że roślinie zapewne, to jest moja teraz hipoteza, że roślinie zapewne łatwiej pobierać substancje odżywcze z niej samej niż z pożywki, bo no to wiecie, no przełożenie na pożywkę to jest pewnego rodzaju stres i roślina przez chwilę na pewno nie do końca wie, co się stanęło. Więc no, to jest właśnie ten moment, w którym lepiej zostawić trochę więcej niż mniej, tym bardziej, że zawsze jak przepalicie eksplantat, to macie możliwość jakby no, jakąś dozę bezpieczeństwa, że nawet jeśli przepalicie, to i tak z tym samym merystem, samą tkanką twórczą nie powinno się nic stać. I teraz będziemy zalewać, słuchajcie, płynem sterylizującym. Filozofii w tym raczej nie ma. I teraz tak, ile się tapla? Tak jak mówiłem, powinno, przynajmniej w moim płynie, powinno się taplać w płynie, który notabene jest światłoczuły. Więc już ludzie, którzy wiedzą plus minus, no to może być już wiedzą. Znaczy znają się na chemii i trochę na biologii. A ci, którzy nie wiedzą, to się nie dowiedzą. No, mój płyn generalnie będzie tak sobie się taplał przez, to idzie sobie filtrowanie, przez około 20 godzin tak naprawdę. Jutro się widzimy. Będziemy sterylizować, przekładać na pożywkę. Pożywkę macie na moich innych filmach. Link jest oczywiście w opisie. No i co? No to do zobaczenia za 20 godzin. No dobra, dzień dobry. Wróciłem po 20 godzinach około. Jak widzicie, rośliny generalnie zostały umyte z płynu myjąco leczącego. Żeby też nie siedziało w tym za długo, no bo nóż to te, co za dużo, to niezdrowo. Bakterie, mam nadzieję, jakie były tam, zostały lekko pobite. Oczywiście no nie jest tak, że jeśli coś jest w środku, no to od razu zostanie wyleczone, ale mam nadzieję, że to na pewno pomoże. Dobra, ale nie przedłużając, zaczynamy proces sterylizacji roślin. Będziemy do tego potrzebować bimberek. Tylko że taki skażony, 70%, gdyż 70% działa najlepiej. Nie pytajcie mnie dlaczego, bo zapomniałem, dlaczego 94% działa gorzej.
To chodzi o penetrację i inne dziwne chemiczne rzeczy, no nie pamiętam. Tak czy siak zawsze do mycia i do sterylizacji stosujcie 70%. Tutaj mamy roztwór Ace po prostu. Ace ma 5% podchloryn. Podchloryn ma aktywny chlor, raczej wydziela się aktywny chlor podczas sterylizacji i on właśnie zabija, on właśnie sterylizuje nam eksplantaty, a zabija bakterie, grzyby i tak dalej. Wszystko co na powierzchni żyje. Po co jest etanol? Sam etanol działa sterylizująco, ale głównie nie chodzi nam o tak naprawdę o sterylizację etanolem, bo to jest sterylizacja bardzo agresywna. Chodzi nam o pozbycie się warstwy tłuszczowej z tkanki zewnętrznej rośliny. Gdyż w tej tkance z reguły są zagnieżdżone bakterie, tam niekoniecznie sięga acze, czy też podchloryn, więc trzeba najpierw jakby dokładnie umyć eksplantat, dlatego etanol będziemy jakby będziemy traktować etanolem na początku. No dobra, w sumie nie przedłużając, na przykładzie jakiejś konkretnej rośliny zróbmy, może monsterki w sumie, na przykładzie monsterki, jak to wygląda. Póki nie wysterylizujecie rośliny, to znaczy póki roślina jest w założeniu niesterylna, możecie pracować bez komory. W momencie, w którym wyciągacie już eksplantaty z acze, no to tutaj już generalnie musicie zachować pełną sterylność, bo no już eksplantat w założeniu jest sterylny. A, jeszcze jedna ważna sprawa, będę starał się mniej mówić pod komorą jak będę przekładał, więc powiem jeszcze tak. Jak wygląda sam proces? Etanol tutaj będzie kąpany 30 sekund, po 30 sekundach przekładany jest do acze, w acze tapla się około... No na oko to trzeba szczerze sprawdzić, no około 6-7 minut 2,5% acze tutaj jest, znaczy podchloryn 2,5%, więc generalnie, albo 2%, tak czy siak generalnie to powinno być około 6-7 minut, jak zobaczycie, że eksplantaty są jedzone wręcz, dosłownie zżerane i no to będziecie widzieć po prostu jak eksplantat jeszcze wytrzyma, to, no, musicie dojść do tego po prostu metodą prób i błędów, no i na innej, jakby, że tak powiem, metody nie ma, to znaczy jest patrzenie na budzik, zegarek i tak jak powiedziałem, to jest 6-7 minut, lecz no zdrowy rozsądek przede wszystkim. To znaczy, że jak zobaczycie, że możecie więcej, no to może nie można więcej, byleby nie przesadzić. Tak generalnie te rośliny miękkie takie, no to jest maksymalnie 10 minut w acze i to jest naprawdę nieźle spalony eksplantat, no ale trzeba po prostu patrzeć, gdzie jest tkanka twórcza, żeby z niej właściwie była regeneracja. No i dobra, po sterylizacji przekładamy do sterylnej wody i ona już jest pod komorą, była wcześniej wyautoklawowana, oczywiście wodę musicie zostawić, żeby została ochłodzona, no bo tak wrzącej do wrzątku raczej nie będziemy wkładać eksplantatu, bo byśmy je ugotowali, nie? No dobra, no to co, no to bierzemy się do roboty, wylewam wodę. Papieru troszkę, dobra, dajemy imberek i odliczamy 30 sekund. Dobra, 30 sekund jest jakby minęło. Tak jak powiedziałem, na razie to chodzi o mycie, a nie o sterylizację, więc sobie zostawiam. Tutaj jeszcze jednocześnie zrobię sobie jakby drugą część. Mam dwie wody, to mogę, że tak powiem, sobie pozwolić na to. Dobra. Zalewamy sobie gumberek. To pierwsza to jest monsterka, a to drugie to było bodajże yellow. Na, pink yellow. Pink yellow? Pink yellow chyba tak to się nazywa. Szczerze, nie pamiętam. Tak, pink yellow. Dobra, no i jeszcze 20 sekund. Dobra, 30, zlewamy etanol i teraz tak,
Otwieramy acze. Z acze bądźcie ostrożni, jak żeby wam nie prysnęło do oka, bo no, słabo. Raz mi tak prysnęło i nie było fajnie. Musiałem później myć. Pod wodą siedziałem gdzieś, nie wiem, długo. Ale jak to mówią, szczęśliwi czasu nie liczą. Dobra, monsterka, monsterka. To jest do tego. I generalnie to wędruje na wycząsarkę, a my się będziemy widzieć pod komorą już. A, i pamiętajcie, żeby zamknąć etanol, bo oczywiście paruje, nie? Jesteśmy, zmniejszamy ciąg komory. Tutaj mamy wysterylizowane już eksplantaty, więc z nimi już raczej ostrożnie podchodzimy. Pamiętajcie, za każdym razem polewajcie sobie łapki etanolem. Oczywiście później uważajcie na palnik, bo no, że tak powiem, można sobie zrobić krzywdę, nie? Ale dzisiaj palnika nie będziemy używać, będziemy natomiast przykładać, proszę Państwa, eksplantaty do wody. Nie będę stosował kilkokrotnej płukanki, gdyż pod chlorem sodu 2,5% to nie jest aż takie pieruństwo, które by mogło tym eksplantatom zaszkodzić. Zaznaczam, że generalnie prawidłowo to jest płukać nasze eksplantaty w 3-4-krotnie w zupełnie innych baniakach, żeby to stężenie było jak najmniejsze, lecz moje doświadczenie jest takie, że jeśli to nie jest jakoś super mega wrażliwy eksplantat, no to tak naprawdę, albo super mega drogi, no to tak naprawdę możecie, że tak powiem, przystopować. To znaczy nie musicie, że tak powiem, aż tak uważać z tym płukaniem. Gdyż iż mi większość wychodzi tak naprawdę. Bardzo bym chciał wam pokazać zbliżenie, tylko że jak pokażę zbliżenie, no to będzie po eksplantacie. Clue jest takie, że końcówki są żarte, one są nie białe, one są po prostu białe i tak wygląda właśnie sterylizacja z czym? Z podchlorynem sodu. Jakbyście sterylizowali na przykład rtęcią, to będą tak naprawdę nie zobaczycie w ogóle różnic, bo rtęć tak naprawdę jest cytotoksyczna, a nie rżąca. Podchloryn jest po prostu rżący, więc widzicie wypaloną tkankę. No ale rtęć jest mocniejszym jakby sterylizatorem, naprawdę niszczy wszystko, co zresztą chyba możliwe, że mamy na przykładzie naszej rzeki, więc z tym uważajcie. Możecie, tak jak mówiłem, sterylizować etanolem, wtedy będzie eksplantat bardziej wypłowiały, że tak powiem, pozbawiony zielonych końcówek, znaczy końcówek, no też końcówek, ale będzie bardziej nie zielony, tak bym powiedział. Ale etanolem nie radzę sterylizować, bo on jest naprawdę pieruński. Nie o to chodzi, że jest toksyczny, bardziej o to chodzi, że on, no tak, no jest toksyczny dla roślin, on bardzo, bardzo mocno sterylizuje i stosunkowo słabo działa na bakterie, to znaczy działa bardzo toksycznie na rośliny i tak jako tako działa na bakterie. Oczywiście wysterylizuje, aczkolwiek roślina bardziej dostanie w dupę, więc koniec końców podchloryn jest najbardziej popularną jakby metodą sterylizacji. Ale jednocześnie, że tak powiem, no najmniej skuteczną, można by powiedzieć, obok etanolu oczywiście. No dobra, słuchajcie, minęło trochę czasu, mogę chwycić za pożywki. Jak do was rozmawiałem, to właśnie dlatego do was rozmawiałem, że musiałem poczekać, aż ten podchloryn generalnie się wypłucze z tej wody, bo to jest właśnie sterylna woda. Więc no nie chciałem od razu przekładać, bo chwila, moment, żeby zdyfundował. Dobra, tutaj mamy pożywkę. Pożywka zestalona agarem 5%. Ja nie stosuję jakoś super mocnych stężeń agaru, bo że tak powiem, nie wychodzi mi to na dobre. To znaczy zużywam dużo agaru, po pierwsze, a po drugie, szczerze powiedziawszy, wcale nie jest to, jakby powiedzieć, bardziej dobre, bo publikacyjnie jest tak, że filodendrony lepiej rosną na pożywkach mniej zestalonych.
ja nie mówię, żeby to było bagno, bo przez przypadek zrobiłem też takie bagno raz, że no zresztą pokażę wam tą pożywkę na koniec, że ta pożywka wręcz spływała, była taka semi solid, ale taka bardziej semi niż solid i no, no słabo to, słabe to było tak po prostu, więc więc co? Więc raczej starajcie się robić taką pożywkę, że ona jest stała, ale już jest na granicy, ale jest stała i jak zrobicie coś takiego, to ona się nie przelewa, a tamta moja no, się przelała, więc no, więc średnio raczej, znaczy nie ta, ten raz, co zrobiłem, no, ale też ją użyłem. Koniec końców, jak filodendrony schwyciły tą wodę z tej pożywki, wyciągnęły, no to już stała się, że bardziej taka galaretowata. No więc musicie trochę uważać, a ewentualnie wypierdzielić całą partię, aczkolwiek trochę szkoda, nie? Szkoda pojemników, szkoda... szkoda pojemników, szkoda... czego? Pożywki, po prostu. Więc... albo dobra, słuchajcie, spiszę ją później. To jest Monstera, dobra. Opa. Tutaj White Butterfly... Red Butterfly. Red Yellow, znaczy się. Okay. Jakbyście się pytali, co, dlaczego nie opalam, gdyż trzymam pęsetę w etanolu. Ona została opalona wcześniej i włożona znowu do etanolu, a nie pracuję spalnikiem, gdy kręcę. Oj, wsadziłem chyba palucha do środka, no trudno. Może być problem, to weźmy też taki brzydszy eksplantat. Ale wracając, nie pracuję spalnikiem, gdy kręcę, bo palnik strasznie niszczy obraz w kamerze i trudno mi ustawić światło przez to. No więc korzystam z etanolu. Ale w większości przypadków niestety lepiej korzystać z palnika, bo to jest jakby dodatkowe zabezpieczenie. Dobra, słuchajcie, no koniec. No ja tu cały czas siedzę w miejscu, jak na samym początku filmu. Tak jak na samym początku filmu, ja tu dalej siedzę w miejscu, ale no robota skończona, więc wypada podsumować. No to jest trochę roboty, to znaczy cała procedura to jest, no może długo nie zajmuje pod względem manualnym, ale zajmuje no całkiem sporo, jeśli chodzi o przygotowanie, no bo włączenie komory, wysterylizowanie wszystkich płynów, wysterylizowanie pożywki, zrobienie pożywki notabene, no i tak dalej, więc to jest naprawdę sporo roboty, a mam nadzieję, że no, eksplantaty się udadzą. Nie sterylizowałem rtęcią, tak jak powiedziałem, no bo pod tą komorą tak trochę się boję, gdyż to jest w namiocie, jak widzicie, nie? To jest namiot, więc no, nie chciałbym sobie zrobić komory gazowej. Chociaż chlorek rtęci podobno nie paruje, więc no tak przynajmniej chemik mówił, znajomy chemik, więc ufam, że jednak byłbym bezpieczny. Jednakowoż zrobiliśmy tak, czyli z podklorynem. I teraz słuchajcie tak, jeszcze jeśli chodzi o ogłoszenia, mam nadzieję, że w ogóle ten film do czegoś posłuży komuś, ale szczegółowych danych oczywiście nie podawałem, po pierwsze, bo to jest moja wartość intelektualna i no, no nie podam wam na tacy wszystkiego, a po drugie, nawet jakbym podał, to z dużą dozą prawdopodobieństwa każda roślina, jaką będziecie chwytać, wymaga jakby innego podejścia, innych hormonów. Jak jeszcze sterylizacja wygląda podobnie, tak też nie do końca, bo tak jak mówiłem, czasami będziecie musieli rtęć zastosować, czasami dłużej w etanolu potrzymać. Doświadczenie tak naprawdę. I starałem się wypowiedzieć konkretnie, jakie czynniki mogą wpływać. Dajmy na to, jeśli macie grubą warstwę kutykuli, no to czy macie dłużej w etanolu, żeby tą warstwę, no się pozbyć tej warstwy, nie? Jak macie mocno zakażeń, no to trzymajcie lepsze środki leczące, zastosujcie, albo tnijcie topy w ogóle, bo to jest też rozwiązanie. No. Ale dobra, jeśli chodzi o filmy. Jeśli chodzi o filmy, to słuchajcie, co, no to będzie update. Jak tylko zregenerują, zaczną regenerować, to oczywiście wrzucę, jak wygląda regeneracja. Jeśli chodzi o kolejne filmy,
i ogłoszenie w sumie moje parafialne. Powiedzcie dwie sprawy. Pierwsza sprawa, czy chcielibyście live'a zrobić, ewentualnie crossa z Ewą, jeszcze może z jakimś innym rośliniarzem, rośliniarką. Jak chcecie, to oczywiście zapraszam, jest w opisie mój mail. Zapewne też mojego Facebooka jakoś się dokopiecie. Czy byście chcieli zrobić crossa streama po prostu? Czy podeślecie mi rośliny, czy po prostu się spotkamy, ja zacznę robić in vitro, wy pokażecie coś o roślinkach, jak tniecie, poopowiadacie. Oczywiście was widzów też zapraszam. No dajcie znać, czy chcecie, no bo jeśli nikt tego nie będzie oglądał, no to bez sensu. A to jest, to będzie moment, w którym możecie ze mną porozmawiać i z waszymi streamerami, to znaczy z waszymi youtuberami, co by streamowali ze mną, też powymieniać się jakimiś doświadczeniami. Więc myślę, że warto, ale no, niech widzowie się wypowiedzą, czyli wy w większości. No i drugie, trzecie w sumie ogłoszenie, bo pierwsze to takie średnie, drugie to było właśnie to, a trzecie to jest, słuchajcie, poluję na roślinki, jak wiecie, bo do in vitro... No trochę mam tych roślin, nie? Czekajcie, jakby to tak wykadrować. Ach, o! No trochę roślin mam, tam jeszcze do góry są. Więc no źle nie jest. Aczkolwiek zawsze szukam nowych gatunków, a tak jak kiedyś pisałem posty na czym? Na grupach, że lepiej o wiele wychodzą rośliny z prywatnych hodowli, to znaczy upraw konkretnie. Bo ja wam powiem dlaczego, no bo wiecie, jak wyglądają sytuacje w dużej hali. Roślina przy roślinie, wchodzi patogen, wchodzi jakiś w sumie wektor roznoszący patogen i jest po. Tak naprawdę wszystkie rośliny to mają. No, tym bardziej, że jeśli robicie kąpiel roślinie, to znaczy rośliny są na wielkich tacach, to znaczy na wielkich takich misach, gdzie się zalewa te rośliny, tudzież ewentualnie podlewa, ale one i tak ściekają z tacy jednej. To podsiąka, tam jest wszystko, tam jest syf, brud, kiła i mogiła. To znaczy, nie obrażajcie się hodowcy, tak? To znaczy, ci, co uprawiają wielkich. No, wiecie, jak wygląda sytuacja. No, to znaczy, wam się może wydawać, że sterylnie roślina rośnie, jest fajnie, pięknie, ładnie, pięknie, cudownie. No, tylko, że w in vitro nie. W in vitro wszystko się ujawnia, coś w środku. I prywatne jakby kolekcje mają to do siebie, że no bardziej dbamy o te rośliny. Ja przynajmniej widzę po sobie, moje rośliny na parapecie są pocięte nieziemsko, dosłownie liście pousychane częściowo, ale to nie jest ze względu na patogena, bo właśnie się urwał liść. Właśnie patrzę i właśnie liść się urwał z mojej roślinki. No tak, usych. Ale to nie dlatego, że ma patogeny, to dlatego, że chociaż na pewno jakieś są. Że no po prostu je maltretuję, notabene wycinam cały czas oczka i tak dalej, czy te węzły, więc dlatego to tak wyglądają u mnie. Ale wracając, no z prywatna kolekcja zawsze jest lepiej traktowana, rośliny mają więcej miejsca, z reguły się nie stykają aż tak, są podlewane jakby osobno. Są od tego ja oczywiście wyjątki, ale większość prywatnych kolekcji, jakie widziałem, to każdy, wiecie, jest regał, jest doniczka, każda roślina patrzymy, dmuchamy, ucinamy liście, te, które zawadzają, przestawiamy, żeby było dobrze. No i to wpływa na kondycję rośliny, więc koniec końców, jeśli z takiej rośliny wezmę top, z dużą dozą prawdopodobieństwa uda mi się ją wyprowadzić, więc no, do meritum tego ogłoszenia. Poszukuję roślin, z reguły syngonia, chociaż monsterki mi ostatnio zaczęły wychodzić i szczerze poluję na tajkę. Jeśli ktoś by chciał się wymienić za jakąś roślinę, z in vitro, czy też ewentualnie z już wyciągniętą z ukorzenienia, ale poszukuję bardziej kolekcjonerek i naprawdę w dobrym stanie. To znaczy w dobrym stanie na zasadzie, no, żeby chociaż nie było żadnych oznak zakażenia, to na pewno żadnej choroby, bo to wtedy już wiemy, że tam będzie lipa raczej. Chcemy zdrowe rośliny. Chcemy, no bo robię, powiedzmy, jestem w współpracy z kolegą, no dlatego tak mówię w liczbie mnogiej, ale wracając, no więc jeśli będziecie chcieli wejść w współpracę, czy też ewentualnie dać mi, jeśli wyszłoby to ja to namnożę i wam dam więcej tej rośliny, tudzież ewentualnie się za coś ze mną wymienić. Pytajcie o jakieś rośliny, jakie chcecie, bo pewnie jeśli macie jakieś kolekcjonerki, to jakieś zwyczajne to pewnie macie, no nie wiem, z takich ostatnich co mam, no to jeśli dacie mi jakąś fajną roślinę do wymiany, no to powiedzmy, mam do zaoferowania teraz Paradiso Verde,
z takich ciekawszych. No ale pytajcie, no zawsze się może coś trafić. Ewentualnie nie z in vitro, mutne jakiś węzeł czy coś, tyle. Gemmi się fajnie, Syngonium Emerald Gemmi się fajnie wybarwia, więc może ktoś będzie chciał na przykład. Czy albo parę za jedną. Tak czy siak, naprawdę poszukuję właśnie tej tajki, jeśli chodzi, bo powiedziałem o tej tajce, bo po prostu chciałbym ją wrzucić w in vitro. To jest takie jakby moje opus magnum, co chcę zrobić w jakoś w niedługim czasie. Ale fajnie wybarwioną, nie? No i jak chcecie, to zapraszam. Dajcie znać mi Ewie na jej filmiku w komentarzach, czy byście chcieli streama. Jeśli tak, no to fajnie, no to postaramy się coś zrobić. Może jeszcze jakieś upusty w jednym pewnym sklepie, bo znam, powiedzmy, właściciela, da radę zrobić, więc też będziecie mieć jakieś no, dodatkową motywację, żeby ten stream oglądnąć. No i co? No i w sumie tyle. Zapraszam do Ewy na kanał, link w opisie, pierwsza linijka w opisu oczywiście, no i tyle. Mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że w ogóle kamery mi nagrały wszystko, bo jedna się wykształciła, druga wyłączała co chwilę, więc mam nadzieję, że to wszystko. Dobra, nie przedłużając, na razie, trzymajcie się, cześć.